Witajcie, witam was w kolejnym odcinku z Lekkostrawnych, w kolejnym odcinku z World of Tanks. Dawno nie poruszałem tematu czołgów lekkich 10 tieru. Kiedyś zrobiłem film o Rheinmetall Panzerwagenie oraz o 13 13105. No i potem tymi lightami troszkę przestałem grać. No ale przyszła pora, żeby w końcu przygotować materiał o kolejnej dziesiątce, jeśli chodzi o lighty. I padło akurat, że zacząłem grać WZ-132. Jeden wZ chiński light. Powiem szczerze, że przed zmianą lightów bardzo miło wspominam WZ na siódmym tierze, czyli WZ 131 miło wspominam wZ 132. Natomiast po zmianach po dodaniu lightów dziesiątego tieru, po zbalansowaniu tych pojazdów. No już wZ 132 nie grało mi się zbyt dobrze. WZM na dziewiątym tierze grało mi się bardzo źle, zresztą zrobiłem no, mało pozytywny materiał na temat tamtego lajta. No i przyszła pora pograć lajtem dziesiątotierowym, i niestety tutaj również yy, nie gra mi się przyjemnie. Może też ze względu na to, że po prostu granie obecnie lightami w, w przy walce, gdzie są same dziesiątki, w obecnej mecie, gdzie są czołgi yy, Mobilne z niezłym pancerzem, czy to dobrze opancerzone medy, czy takie heavy medy jak WZ14-15, które coś potrafią odbić. No, jak dla mnie czołgi lekkie średnio się spisują. Mamy raczej marne szanse w walce z medami 1 do 1, a mało jest map, gdzie tak naprawdę na tym, na tym lajcie możemy sobie. Poszaleć jeśli chodzi o zasięg widzenia. Wiele medów dziesiątotierowych ma bardzo bardzo dobre zasięgi widzenia. No, i na małych mapach, moim zdaniem, te lighty są skazane często na, no, na trudną grę. Często są skazane na porażkę, jeśli zderzymy się w walce 1 do jednego, przede wszystkim ze względu na mniejszą pulę hapsów niż medy i też na słabsze działa. Więc ja szczerze mówiąc nie polecam za bardzo robienia chińskich lightów, chińskiej dziesiątki, bo w moim odczuciu no nie gra nią się aż tak dobrze jak innymi pojazdami na dziesiątym tierze jeśli chodzi o lighty. Gra mi się lepiej niż dziewiątką na swoich tierach, więc to jest może jakiś tam powiedzmy mały plusik względem poprzednika. Zobaczmy, załogę, jaką udało mi się tutaj zrobić. To jest 97 lub 98, jak na ładowniczym procent czwartego perka, więc już niewiele brakuje, żeby tego czwartego perka skończyć. Jeśli chodzi o wyposażenie, to tutaj ze względu na działo, które skupia długo. No niby czas celowania 2 sekundy, ale dochodzi tutaj jeszcze stabilizacja i celność ma 0,42, więc nie, nie najlepszą. Tutaj jednak stwierdziłem, że nie będę montował optyki, tylko zrobię. Zrobię jednak pojazd bardziej pod to działo, a braki wynikające właśnie gdzieś tam z niewożenia optyki nadrabiam zarówno wentylacją, jak i racjami bojowymi, bo jak widzicie, jeżdżę tutaj na racjach bojowych. Jeśli chodzi o rozkład amunicji, towarzystwo połowowe pocisków zwykłych, połowę pocisków z premium, podstawowe pociski dysponują no, dobrą, jak na Lajta, 10-tierową penetracją wynoszącą 246. 280 zaś wynosi penetracja pocisku premium, średnie uszkodzenia na strzał to 390, więc pod tym względem no, tutaj bym y, upatrywał, tutaj bym starał się znaleźć y, pozytyw wśród tego lighta, czyli no, działo, które na tle konkurencji strzela za dość dużo, jeśli chodzi o alfę. Niestety depresja wynosi tutaj tylko 5 stopni. No to ktoś powie tyle samo co na radzieckim lajcie. Ale jednak testo LT, ze względu na swoją budowę, no, dinga zdecydowanie więcej. WZ-em czasami jak to na Light'a zdarzy się odbić, jak to w tej grze oczywiście bywa, że ze względu na mechanikę. Czasami odbijemy pociski niewiarygodne, ale ogólnie nie liczyłbym tutaj na pancerz. I w walce, niestety, jeden na jeden z radzieckim lightem, to częściej my jesteśmy skazani na porażkę, bo zdarza się, że ten radziecki pojazd coś dingnie, a my ewentualnie, może jak będziemy mieli szczęście, to dingniemy. Wierzą, więc, yy, no, bitwy, które rozgrywałem tym wz raczej musiałem grać spokojnie i raczej starać się właśnie wykorzystać jakieś takie miejsce, gdzie będę mógł skupić to działo, oddać strzał. Potem jest długi czas przeładowania. No, nie, nie jest to raczej pojazd do aż tak wariackiej gry, ze względu na to, że jak dochodzi do walki 1 na jeden, no to po wystrzeleniu tej buły za 390, o ile trafimy, to potem ten czas ładowania jest dość. Długi, tutaj chcę Wam pokazać, jak wygląda ten WZ na tle konkurencji. Pojazdy skonfigurowałem tak, że mają one tylko i wyłącznie załogę na 100% bez żadnego sprzętu, bez żadnych racji bojowych, bez żadnych kamuflaży. Jak widzicie, jeśli chodzi o średnie uszkodzenia na strzał, to WZ-132,1 ma uszkodzenia wynoszące właśnie 390 na strzał, jest to zdecydowanie więcej niż RHM czy t LT, tyle samo co Sheridan na 105 i tyle samo co AMX 13 105. Natomiast jeśli chodzi o penetrację, to zdecydowanie więcej peny mamy na tle czołgu radzieckiego, czy nawet amerykańskiego, czy francuskiego Lighta, troszeczkę lepiej niż RHM, Panzer... Wagen jeszcze zwróćmy sobie uwagę, yy, może nie, może nie tak, zrób, zwróćmy sobie uwagę na inne te pojazdy, które tutaj mamy. RHM Panzerwagen na Goldzie ma 280. Yy, Sheridan również 280. Chiński Light również 280, więc te trzy mają taką samą penetrację na pociskach premium. Yy, 13105 również 280. Testo LT tutaj zdecydowanie gorzej, więc yy, tak naprawdę Chińczyk nie wyróżnia się pełną na tle konkurencji poza, poza pojazdem radzieckim, więc poza bazową penetracją, to penetracja na Goldzie jest identyczna jak u większości pojazdów. Jeśli chodzi o depresję, działa taka sama jak w czołgu radzieckim zdecydowanie słabsza niż w pojeździe niemieckim czy pojeździe amerykańskim, no i też sporo słabsza niż we francuskim. Magazynku czas celowania 1,92 na 100% załodze, ale przypominam, że tutaj jeszcze duże znaczenie ma stabilizacja. Działa celność 0,4, więc taka w miarę umiarkowana. RHM ma celność najlepszą i to zdecydowanie lepszą niż konkurencja, jeśli chodzi o DPM. Yy to wypada on, wypada on tak sobie, wypada troszeczkę lepiej niż na Panzerwagenie, już zauważalnie słabiej niż na testelteku, porównywalnie do pojazdu francuskiego, tyle że tam mamy magazynek, więc to zmienia gdyby charakterystykę naszej gry. No i zdecydowanie słabiej niż Sheridan na Stopiące, jeśli chodzi o pancerz, to tak jak mówiłem, wieżą czasami wam udał się coś odbić, gdyż pancerz wieży z przodu wynosi 200, troszeczkę słabiej niż w radzieckim czołgu, natomiast no, kadłubem już tutaj bywa zdecydowanie gorzej, bo jest tylko 50, więc zdecydowanie słabiej niż na testy LT. No i też te kąty są. Słabsze. Jeśli chodzi o moc na tonę, tutaj też wypadamy słabo. Jest to, jest to porównywalnie, powiedzmy, do pojazdu francuskiego, natomiast zauważalnie gorzej od Sheridana i dużo gorzej od Niemca czy od Testo LT. Maksymalna prędkość identyczna jak w Sheridanie, czyli 65 km na godzinę. O 10 mniej niż na rhm i troszkę mniej niż na AMX-ie 13105. Testo LT jednak jest troszkę od nas szybszy, jeśli chodzi o prędkość maksymalną. Natomiast kamuflaż mamy porównywalny w pojeździe stacjonarnym do RHM-a, lepszy niż, lepszy niż na Sheridanie, natomiast sporo gorszy od test LT. I jeśli chodzi o kamuflaż. W jeździe to wiadomo, że są taki sam jak kamuflaż stacjonarny, gdyż mówimy tutaj o czołgu lekkim, więc tak to chyba wygląda, jeśli chodzi o najważniejsze cechy. Yy, przyznam szczerze, no, mało mam bitew jeszcze na Sheridanie, więc jak pogram tym amerykańskim Lightem, to będę mógł, yy, będę mógł więcej powiedzieć. Yy, wydaje mi się natomiast yy, po tych jakichś tam pierwszych bitwach na Sheridanie, że jednak ze względu na depresję działa lepszy DPM. Pojazdem amerykańskim mi osobiście będzie grało się przyjemniej. Na wz długo muszę skupiać to działo przy tej stabilizacji. Często muszę walczyć z depresją, działa no i potem, jeżeli uda się trafić, to też muszę sporo czasu czekać na, na przeładowanie. Nie jestem fanem lightów dziesiątotierowych, żaden tak naprawdę nie dostarcza mi wystarczająco dużo rozrywki. Natomiast no, iMX 1315 ze względu na swój magazynek jest zdecydowanie bardziej. Użyteczny w wielu sytuacjach WZ132.1, tak naprawdę do dla większej przyjemności zgrania, dla większego komfortu, no tutaj jest lepiej, jeżeli te bitwy są długie a wiemy, że w dzisiejszym WOCie te bitwy są raczej jednostronne, raczej szybkie i wtedy wydaje mi się, że, tym, że ten light jednak sprawdza się w sytuacjach, kiedy na spokojnie może wykorzystać tą swoją alfę, kiedy może pojeździć, pokombinować, a nie na wariata. Do takiej gry na wariata zdecydowanie bardziej pasuje mi radziecki pojazd i nim zdecydowanie gra mi się przyjemniej. Czuję się po prostu lepszy, jeśli chodzi o spotowanie, czuję się bardziej bardziej uniwersalny. Oczywiście mocno odczuwam różnicę w penetracji, ale ze względu na charakterystykę testy, te lepszy kamuflaż, lepszą mobilność i trollowy pancerz mimo wszystko wydaje mi się, że, że jednak jestem pojazdem zdecydowanie bardziej uniwersalnym niż taki WZ. Wiem, że wśród Was jest wielu fanów tego chińskiego Lighta, natomiast patrząc na jego ilość na randomach, wydaje mi się, że pojazd ten raczej nie jest popularny i patrząc też na ilość expa, jaka była mi potrzebna, żeby wbić kronikarską masterkę, no to jak gdyby potwierdziło tylko moje przypuszczenia, że pojazd ten nie jest czołgiem chyba zbyt popularnym ja osobiście, jeśli chodzi o Linię lightów, jaką chcecie robić, to raczej tą chińską linię lightów odłożyłbym na później i skupił się ewentualnie. Na robieniu linii do testu LT czy do MX-a a zobaczymy też, jak mi się będzie grało o Sheridanem, ale to dopiero za jakiś czas. Ciekawy jestem Waszej opinii a propos tego czołgu. Oczywiście chętnie poczytam, podyskutuję, bo przecież nie trzeba się ze mną zgadzać, a na pewno wiem, że znajdą się widzowie, którzy będą ten pojazd zachwalali. Bo pamiętam, jak nagrywałem materiał o dziewiące, którą mocno krytykowałem, to dużo osób pisało: e, po dobra, poczekaj, zrobisz dychę, dycha będzie super. No i faktycznie dziesiątka jest zdecydowanie przyjemniejsza niż dziewiątka, ale do miana super to w moim odczuciu jej bardzo, bardzo daleko. A teraz zapraszam Was do potyczki. No i mam bitewkę do zaprezentowania i dość nietypowo jak na lighta, nie jest to Prochorowka, nie jest to malinowka, gdzie na ogół te bitwy na lightach wychodzą lepsze i to na tych mapach się je Wam prezentuje. Ja dzisiaj mam Wam do zaprezentowania mapę jaką jest Himmelsdorf w trybie zwykłym, więc no zdecydowanie nie mapa pod lighta. Do tego też losowanie z samymi dziesiątkami, czyli no mapa miejska, same dziesiątki, grube działa, takie jak, jak, jak mamy tutaj. Jak pancery jest to dwie sztuki, e typ 5, 2 razy 60 TP Lewandowskiego, więc naprawdę grubo, w łatwy sposób możemy stracić te hapsy. Jeden zły wyjazd, plomba od jagody, poprawka od czegoś, dziękuję, garaż. Nie jest to losowanie dobre, no ale czasami można też przyfarcić. Miałem dość dobrego respa, zobaczcie, podjeżdżam tak, żeby mieć tutaj patrzenie... Na pojazdy, które będą chciały przejechać na linii 1, 2, 3. Przede wszystkim liczyłem na to, że właśnie o, wyłapię taką artylerię. Pierwszy strzał za 325. No tutaj polosowało dość mm, słabo, ale udało też się wyświecić drugiego klikera. Więc obie artylerie pojechały w ten fragment mapy, w który sobie życzyłem, żeby tak się stało, i już pierwsza arta pada. Bardzo dobry początek. Jedna arta skończona. Teraz udaje mi się tutaj zaświecić tę 92. Dobijam ją. Druga artyleria pada. W tym momencie już kupa z nieba nie będzie denerwowała członków mojej drużyny. Jest jeszcze trójka, którą sobie spokojnie świecę. Ona jest ogłuszona, więc jej zasięg spotowania jest bardzo, bardzo słaby. Tak naprawdę, ten samotny, samotny Tedek no, nie miał szans. Kazik na trójce został wypunktowany. Pojechał sam, dużo ryzykował jadąc tutaj tylko i wyłącznie z artyleriami, a jeszcze też tak naprawdę mój dobry zasięg widzenia, plus dobre camo i asysta drużyny pomogły w tym, żeby szybko groźnego TDK wyeliminować. Szybkie, szybkie zyskanie przewagi, jeśli chodzi o maszyny, i razem z tutaj z dwoma TVP-kami, czyli z mocnymi magazynkami, które w krótkim czasie są w stanie pozbawić przeciwnika sporej ilości hapsów. Wjeżdżamy, przejeżdżamy przez kapa, więc gdzieś tam na pewno wzbudzimy panikę w szeregach wroga. Widzimy, że jest dużo pojazdów na linii 8, i to pojazdów mocnych. Przegraliśmy też górkę. Ja teraz tutaj będę uważał, jest jak panceres. Staram się go zgęsić. Przy okazji, też udało mi się go uszkodzić. Jednocześnie, też zyskać kolejną asystę, bo nasz arciarz strzelał. Zobaczcie, TVP. TVP jeszcze po mojej gąsce jedno, jeden strzał, w jak pancera, oddał. On po chwili zobaczył, że to nie ma sensu, żeby samemu się próbować naprawić. Zapewne zużył zestaw. No i teraz, kiedy już widzę na minimapie, że te jak pancery cisną w naszym kierunku. Trzeba się tutaj oddalić, zrobiła się sytuacja remisowa, jest 60TP, na szczęście się na mnie nie patrzy, oddaje strzał w ruchu, ten pojazd nie jest zbyt dobry do strzelania w ruchu, ale zaryzykowałem, teraz TVP obija 60TP, chciałem postawić tutaj tego Polaka na gąsienicy, na takiej mapie miejskiej, kiedy no, wiadomo, że na bliski dystans to nie my spotujemy, warto starać się pomagać przeciwnikom grając Lightem czy w ogóle grając innymi pojazdami właśnie przez gąskowanie przeciwników, dzięki czemu robimy też asystę, teraz strzał w tyłek ładnie, tutaj w strzał w jagody. 2700 uszkodzeń zrobione, e, cały czas monitoruję jak e, ten jak pancer patrzy, staram się nie wyjeżdżać głupio, nie tracić chapeków. 3 fragi mam zrobione, 959 uszkodzeń pasyście, e, cały czas jesteśmy na kapie, teraz szybki wyjazd. E, żeby, żeby przemknąć kolejne uszkodzenia po asyście. Chciałem... Tak naprawdę nie wiedziałem do końca, co ja chcę zrobić z tym strv -em. Najpierw miałem w planach, żeby go zgęsić, potem żeby może go jednak strzelić z uszkodzeniami gdzieś tam w górny właz, a w, w, skończyło się tym, że ani go nie zgęsiłem, ani nie zadałem mu uszkodzeń. 9 do 5, duża przewaga i w tym momencie zastanawiałem się kapować, nie kapować. W sumie to głupio. Mamy dużą przewagę, wiadomo, że to wygramy, więc trzeba z tego kapa zjechać. Najważniejsze było, żeby zobaczyć co będą robiły Jagody, Strv 103B ciśnie w naszą stronę, ja tutaj przygotowany, żeby go przechwycić, chciałem go postawić na gąsienicę, no nie do końca to się udało, teraz wyjeżdżam, on ma oczywiście bardzo dobry obrót, duży fart, dingnąłem, co się raczej nie zdarza na tym pojeździe jeszcze od STRV-a. On stracił gąskę, zobaczcie, widać, że ma słabą załogę, to jest to, o czym ja często wspominam, warto na dziesiątych tierach mieć jednak te parę perków zrobionych, żeby nie być potem dojonym przez takiego lighta, którym ja na przykład gram a nie oszukujmy się, czas przeładowania WZ jest dość długi, więc jeżeli macie naprawę ogarniętą, to bez problemu powinniście się z gąski podnieść. 3621 uszkodzeń zrobionych, 1300 po asyście. Teraz szybka próba zgęszenia jak pancera. Udana, zużył yy, zestaw, pilnuje teraz w którą stronę patrzy swoją groźną lufą. Oczywiście mógłbym przyjąć strzał, ale nie mam gaśnicy, więc yy, każdy strzał z dużego kalibru jest ryzykiem, że moglibyście zostać podpaleni. Udało się teraz jednak go wcześniej postawić, znowu zyskać asystę. Wygrywamy 15 do 5. Zerknijmy na screen. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła moja pierwsza odznaka asa pancernego, a ponieważ, tak jak już wspomniałem, była to moja pierwsza MK, to bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. 3621 uszkodzeń własnych na samych dziesiątkach i prawie 3000 asysty na Himmelsdorfie. Wydaje mi się, że jest to wynik bardzo, bardzo przyjemny. Mamy tutaj łącznie. Ponad 6000 uszkodzeń łączonych, co jak na taką mapę przy takim losowaniu jest wynikiem, którym na pewno nie należy gardzić. Do tego 4 fraki, łącznie to dało 1182 punkty bazowego EXPA i o dziwo za taki wynik już jest masterka, co tak jak Wam wspominałem w garażu, świadczy tylko o tym, że ten pojazd nie jest popularny. Bo gdyby był, gdyby grali tym czołgiem dobrzy gracze, to te wyniki byłyby wyśrubowane i pewnie trzeba by było zrobić zdecydowanie więcej na masterkę. Ale gracie dychami, widzicie jakie lighty jeżdżą. WZ jest raczej lightem mniej spotykanym. Biem drugi wynik, jeśli chodzi o uszkodzenia, tutaj należy pochwalić gracza z OSC, Miłosza, który na tvp ku zrobił prawie 5000. Jego plutonowy zrojców również. Dobra bitwa. Ogólnie tutaj sporo dziesiątek, coś tam swojego porobiło. Ten damage się porozkładał całkiem równo poza kernaweronem i je czwórką, które za wiele nie zrobiły. Za to zobaczcie w drużynę przeciwną. Bad wiadomo, Arta i E trójka, one sobie za dużo nie porobiły, bo na początku zostały w sposób prosty załatwione. Ale to, że 60 TP zrobił 0, no trudno i z 7, 106, Ale że dwa, jak pancerie 100, których się tak obawiałem, zostały tak zakręcone, tak wyrolowane, że w kuruncie rzeczy nie zrobiły nic, bo jeden i drugi łącznie 0 uszkodzeń. No zabawna, zabawna sytuacja. 18 strzałów oddanych, wszystkie od dziwo trafione, tylko 11 z penetracją. Na te 3600 uszkodzeń, prawie 1,5 na dystansie powyżej 300 metrów, pokonany dystans, ponad 2 kilosy, bitwa krótka, jak to w obecnym WOCie bywa, 5 minut, 15 obligacji, expa ze wszystkimi bonusami, bo tutaj jakieś misje, cuda nie widy były 8,5 tysiąca, tam lekko ponad. I tak oto, moi drodzy, wyglądał materiał, pewnie przez wielu z Was długo wyczekiwany, z wz -y 132.1, Odhaczony pojazd, odhaczona masterka na kolejnej dziesiątce u mnie w garażu. Póki co myślę, że tego lighta wyciągać nie będę, a dokończę tę załogę sobie na jakimś lajcie premium chińskim, bo zarówno typ 64 jak i typ 62 są to lighty, na których gra się dość przyjemnie. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się podobał, koniecznie piszcie mi co sądzicie o tym pojeździe, jeżeli go macie w garażu. Jeżeli go lubicie, to piszcie dlaczego. Chętnie poczytam, podyskutuję. Jeżeli go nie lubicie i zgadzacie się z moim poglądem, że nie jest to pojazd wybitny, to też chętnie przeczytam o tym. Pamiętajcie koniecznie o łapkach w górę. Algorytmy YouTube'a są jakie są. Bez Waszej pomocy te filmy nie mają szansy docierać do szerszego grona odbiorców, więc liczę na Was, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Miłego dnia wszystkim. Trzymajcie się. Cześć!